Witam was bardzo serdecznie w odcinku z Islanders. Tak jak zdecydowaliście na Discordzie w ankiecie. Dzisiaj gram właśnie w tą grę. Także jeśli chcecie też mieć wpływ na to, z czego odcinek będzie w przyszłym tygodniu, to zapraszam was na Discorda, gdzie już, jak teraz oglądacie ten odcinek, jest już ankieta, z czego ma być odcinek w przyszłym tygodniu. Także zachęcam was do zagłosowania. A ja teraz, może już bez zbędnego przedłużania, jeszcze tylko wam przypomnę, że możecie łapeczkę zostawić w górę lub w dół. No a ja właśnie zacznę budować. Zaczniemy sobie może od zestawu drwala. No i co my tutaj mamy? Mamy tartak i mamy drwala, także taki tartak sobie gdzieś może tutaj postawię. No i teraz tego drwala tak, żeby miał zasięg. Myślę, że takie 16 punktów powiedzmy, że może być. Tutaj uda się też 16 jakieś drugie, 15, widzę 18 nawet. Pięknie, także wziąłbym może to 18, 19 nawet. Okej, także 19 punktów i idziemy dalej. Teraz może zestaw rolnika, czemu by nie? Troszkę mała wyspa, ale to jest dopiero początek, także myślę, że w tym odcinku zrobię sobie po prostu tą wyspę. Jeśli na przykład na przyszły tydzień albo na kiedy indziej wygra znowu Islanders, to będziemy sobie kontynuować ten rekord, tak? Kolejne wyspy i tak dalej. Jak już oglądaliście u mnie live'y z tej gry, czy tam odcinki, to wiecie pewnie też o co w niej chodzi. A jak nie, no to możecie sobie znaleźć na kanale jakieś zapisy live'ów, jakieś odcinki. Okej. Okay. Także obok tego postawię sobie te pola tutaj, 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 okej, jeszcze jedno pole jakoś tak, żeby dużo punktów było, no powiedzmy, że może w tym miejscu 10 punktów, super. Mamy jeszcze kolejny młyn, ale z tym może poczekam, na razie odblokowałbym sobie może zestaw miejski, żeby jakieś miasteczko tutaj zaczęło powstawać. I teraz pytanie, czy ja chcę tutaj robić to miasteczko, czy raczej na plaży, może na plaży będzie lepiej. Na plaży może będzie lepiej, tu sobie za 20 punktów postawię, okej, tak żeby o to zahaczało. I teraz naokoło tego, jak najbliżej, jak się tylko da, postawiłbym sobie jakieś rezydencje. Pierwsza za 9 punktów, druga za 10. Okej. Teraz jakieś domki. To może być tak naprawdę troszkę dalej, gdzieś może... Może tutaj, żeby tu było więcej miejsca dla tych rezydencji, okej. Mamy jeszcze jedno pole odblokowane, także je bym sobie gdzieś tutaj za 7, da się za więcej raczej ciężko, więc postawię po prostu tu za 7. Z tym wiatrakiem może być ciężko, to znaczy może nie jakoś ciężko, postawię go, o tutaj mamy 28 punktów, także pięknie. Tartak kolejny, to by gdzieś tu można postawić, tak żeby o tych zahaczało, dokładnie, zahacza o jednego drwala, o drugiego nie zahacza o ten tartak, także 18 punktów się nawet w tym miejscu uda, super. Idziemy dalej, zestaw piwowara albo szaman, wezmę sobie może tego szamana, ale zacznę od postawienia może tych domków, także tutaj te domki, od rezydencji one nie dostają punktów, także raczej dostają punkty od tego, że są przy innym domku albo centrum miasta, więc taki pas domów tutaj sobie mogę zrobić. Tutaj mamy 9 punktów, super, mamy też pole, o, odblokowana kolejna wyspa, także raczej już nie przegramy na razie. Możemy iść dalej na kolejną wyspę, nawet jakbym tutaj nie zdobył wymaganej ilości punktów. Dobra, co? Kolejny młyn, naprawdę, nie za dużo tego, to będzie gdzieś, aha, bo na plaży sobie tego nie postawię. Będzie trzeba to gdzieś tutaj na tym zielonym terenie postawić, no gdzieś chyba na górze. Gdzieś chyba na górze, jeśli nie chcę tracić punktów, także wydaje mi się, że to będzie najlepsze miejsce, 32 punkty. Okej. Tego szamana gdzieś, on nie lubi być obok centrum miasta, on lubi być obok tych, nie wiem co to jest, takich kwiatuszków zielonych. To da się to sprawdzić, co to w ogóle jest? Czy się nie da sprawdzić? Nie, bo tu się chyba, okej, to jest dom, a to nie wiadomo. No, jakiś tam kwiatuszek, mniejsza z tym. Tu też widzę, że dużo punktów. Ło, tutaj 18 nawet, także ja bym chyba wziął to 18, no chyba, żeby się gdzieś udało. O, tu jest jakieś 17... Jest jakieś 17, no to też nie jest live, bo na live'ie to mogliście mi pisać, czy widzieliście coś więcej, czy nie. Tutaj jednak sam tego muszę szukać, ale powiedzmy, że 18 to i tak dużo. Okej, teraz rybak chyba, wezmę sobie rybaka, mamy troszkę wody, troszkę dużo, więc taki rybak jak najbardziej może być. Tu, żeby dostał jakieś punkty z tego 13 punktów, proszę bardzo. Tu się może jeszcze jakiegoś uda, ale tylko chyba za 11, czy uda? Dałoby się za więcej. Tutaj jest jakieś 6, 13, 13, okej, dobra, 13 niech będzie. Mamy jeszcze rezydencję, także dostawiłbym sobie może rezydencję właśnie gdzieś w centrum. Tu jest jeszcze za 12 punktów, pięknie. Mamy też kolejne centrum miasta, trzeba by o tym pamiętać. Je bym pewnie postawił gdzieś
Gdzieś w tej okolicy, tak, w tej okolicy, żeby o to nie zahaczało. I co my tutaj mamy jeszcze? Jeszcze mamy kolejne domki. Tutaj mamy za 9 punktów, tu za 4, tu za 10. Także ja wezmę sobie te 10 punktów. Myślę, że gdzieś w tym miejscu bym ten domek wstawił. Teraz może wezmę w końcu ten zestaw piwowara. Mamy pola, może od tego bym zaczął. 12 punktów, 9, 12, biorę 12, okej. Biorę 12, tutaj jakieś 7, 14 punktów nawet, super, także 14 punktów niech będzie. Jeszcze postawiłbym sobie te domki za 11, tak, za 11 punktów, tutaj jakieś 5, nie, to raczej w tym miejscu za 11, tutaj nawet widzę, że się uda 12 punktów, super. No i teraz postawiłbym ten browar. Browar pewnie chciałby być właśnie obok tego obelisku, centrum miasta, nie, centrum miasta jakoś bardzo mu nie jest potrzebne, tylko też, żebym potem miał gdzie postawić tą plantację chmielu. I on można nawet na plaży stawiać, także może gdzieś bym to tutaj postawił, albo tu. Tak się zastanawiam, bo tu tylko 3 punkty, tutaj 7, ale tu jest mało miejsca. Wiecie co, ja bym jeszcze poczekał z tym. Odblokuję sobie jakąś kolejną kategorię. Na przykład tą chatę i zobaczymy, co mi tutaj wyjdzie, bo nie wiem na razie, gdzie ten browar postawić. Zacznę może od tego pola. 9 punktów, 12, 7, dobra, biorę 12 w takim razie. Tak, co my tutaj jeszcze mamy? Domki, no to domki oczywiście gdzieś w tym miejscu, za 13 punktów tutaj się go uda postawić, a udałoby się go jakoś tak ładnie wstawić. Okej, udałoby się, za 13 punktów, tutaj nawet za 14 jeszcze jakiś domek wejdzie. Okej, jakoś tak go wstawię, rezydencja, nie wiem czy ona tu jeszcze zahaczy o to centrum, ale widzę, że 11, 12 punktów, tutaj tylko 9, także raczej te 12, chyba już nic więcej w okolicy się nie znajdzie. Okej, 12 punktów w takim razie, mamy jeszcze chatę i ona pewnie tutaj dużo punktów dostanie, 14, 14, a gdzieś tutaj dalej po tej stronie nie wydaje mi się, raczej to będą te najbardziej punktowane miejsca, mimo że i tak mam te jakieś pojedyncze ujemne punkty tam, no ale 14, o nawet 15, 17, no. Czasem może warto poszukać troszkę bardziej, mimo że o tego obeliska nie zahaczam, ale i tak jest troszkę tych punktów. Ile to było? 18? 17? Chwilka. 17, dobra, nie wiem. Dobra, 17, biorę to. Biorę 17, odblokuję sobie kolejną kategorię, którą może będzie park, czemu by nie. Park, ale zacznę od takich standardowych rzeczy jak właśnie dom, gdzieś go tutaj sobie wcisnę jeszcze. Czy tu się coś jeszcze zmieści? Tutaj raczej jakiś mniejszy domek chociaż. 14 punktów, gdzieś by się dało więcej. Chyba nie. Nie wydaje mi się. 14 punktów to i tak będzie raczej dużo, także jakoś bym to sobie... O, 15 nawet. No, super. Okej, także mamy 15 punktów. Kolejny domek. Kolejny domek widzę, że 10, 11 nawet jakieś. 11 punktów. 10, 9, 8, 7... Okej, wezmę to 11, bo nic więcej raczej tutaj nie ma. I teraz przejdźmy może do tej chaty. To chaty chyba najlepiej stawiać po prostu obok siebie. 17 tutaj punktów nawet. Okej, także to będzie tu. Teraz jeszcze jakieś parki, które pewnie tu dużo punktów dostaną w okolicy miasta. 10 punktów. 9, 10. Tu raczej będzie mało. Tu raczej nie, chociaż za te drzewa byłoby troszkę punktów, ale ogólnie, chociaż 12 widziałem 12, także może warto, to dostaję za te pola, dostaję za drzewa, tylko tutaj też te drzewa się niszczą przy okazji. Okej, 12 punktów, biorę to, super. Mamy 12 punktów i mamy kolejne 12 punktów, także wstawię ten park, o 13 nawet, nawet 13, dobra, biorę te 13 punktów. Kolejna kategoria, fontanna, niech będzie fontanna, w ogóle coś z tym browarem trzeba by zrobić. Może ja go po prostu tutaj postawię. 3 punkty tylko za ten browar, no ale potem się przynajmniej te plantacje jakoś zmieszczą, także wstawiłbym go sobie już tutaj, w tym miejscu i teraz przed nim plantację. Jedną gdzieś tutaj, drugą tu i trzecią, żebym ja to zmieścił, żebym ja tego teraz nie zepsuł. Tu się jeszcze jakaś zmieści, a troszkę słabo z tym. Okej, 13 punktów, super. Kolejny park, widzę, że tutaj nawet jakieś 16 punktów idzie, to tu raczej bym czegoś takiego nie znalazł, także zadowolę się raczej tymi punktami, które tutaj są. 16, proszę bardzo, jakąś fontannę, pewnie też, 24 punkty, nieźle.
źle. 24-26 punktów, tutaj nawet za tymi rezydencjami. 7-24, dobra, 26, niech będzie. I jeszcze jakaś rezydencja się może nawet tutaj zmieści za 6, tam chyba 7 przez chwilkę nawet widziałem, no ale 6 na razie jest. 6, a tutaj 9, okej, czyli wydaje mi się, że będzie trzeba już przejść z tymi rezydencjami powoli pod ten, pod to centrum miasta. Domki, jak z domkami? Tutaj mamy nawet za 11 punktów domek. Okej, wezmę sobie może te 11 punktów, które było gdzieś tutaj. Okej, pięknie, kolejny domek zmieści się tutaj jeszcze troszkę średnio. Troszkę średnio, więc najwyżej 10 punktów. O, i tutaj 11, pięknie. I mamy jeszcze kolejną kategorię, którą będzie wieża. I jeszcze jedna kategoria, którą będzie... Dobra, to zostawmy to, może jeszcze, chociaż nie, chyba już muszę wybrać? Nie wiem, dobra, nieważne, magazyn, nie wiem, czy mi się gdzieś zmieści, wezmę sobie platformę. Także mamy, dwie wieże nawet, już sobie ją gdzieś tutaj postawię, 19 punktów, 19, 18... Tutaj UO 22, 26, pięknie, warto czasem troszkę bardziej poszukać, 26... Okej, biorę 26 punktów i teraz jeszcze gdzieś trzeba umieścić tą drugą wieżę. 11, 18, ładnie, 19 w okolicach rezydencji, tu 18, jakieś tam raczej lepiej nie będzie, więc chyba zostanę już przy tych 19 po prostu tutaj. Okej, czyli to mamy teraz, jeśli chodzi o te rezydencje, to one już muszą być w tym miejscu, tam jest troszkę mało miejsca. Okej, także za 10 punktów. Teraz za 11. Tu jeszcze jedna, następnie, tu by było tylko 4, no troszkę mało, to mi się jakoś bardzo nie podoba, 11, 12 tam było, no okej, biorę za 12 punktów w takim razie. I teraz pole, no to pole dosyć prosto postawić, po prostu gdzieś tutaj sobie tylko poszukam na szybko, czy jakieś większe punkty tu będą niż 9, o widziałem 12 przez chwilkę nawet, 12, 15? Nie, to było 10 i 5, okej, chyba tak, także postawię sobie tutaj to pole za 12 punktów do tego. O, jeszcze kolejna kategoria. Na takiej małej wyspie tak długo? Okej, dobra. Może się jakoś fajnie ją uda zabudować. Drwal, jeszcze jeden drwal. Żeby on tu jakieś drzewa zahaczał. 8 punktów, 9... O, 11 mimo ujemnych. 11 mimo ujemnych. To mi się podoba. 12, okej, lepsze miejsce już jest. 12, tutaj raczej nic ciekawego nie będzie. Tu gdzieś w środku pewnie też nie, także zostanę przy tych 12 punktach w tym miejscu. Co my tutaj jeszcze mamy? Domek. Okej, czy domki jeszcze warto tutaj będzie stawiać? Czy tutaj jeszcze warto domy stawiać? Ewentualnie gdzieś tu. No 6 punktów, tak? Tu mamy 6 punktów, tu widziałem 10, tylko żeby to się... Okej, jest 10, 7, dobra, biorę 10, biorę w takim razie to 10 punktów, tu widzę, że jest jakieś 9, 7, 10, okej, 10 niech będzie. Jeszcze gdzieś te parki trzeba by postawić, o, taki fajny park, jego gdzieś by można tu wcisnąć, chociaż nie wiem, czy będzie gdzie, ale o, tutaj gdzieś, no nie za bardzo, 9, 12, tu coś będzie. 1, 10, 5, 7, tam było 12, tak? Tam było 12, więc tutaj raczej nic takiego fajnego nie widzę, więc chyba, o, 14, dobra. 17? 17, proszę bardzo, 17. I pewnie jak tutaj gdzieś drugi park postawię, no jest za 13 niby, tak? 17, 16, 17, to mi się podobało. 17, okej, niech będzie. Kolejna kategoria, cyrk. Cyrk to jest chyba za duże, nie wiem, czy by mi się gdzieś to zmieściło, raczej wezmę sobie magazyn. Raczej sobie wezmę magazyn, ale zacznę od stawiania znowu tych rezydencji. 14 punktów. 14 punktów, no i teraz już troszkę z miejscem jest słabo, więc może się okaże, że ja przegram tutaj miejscem, a nie ilością punktów. Jeden, nie, to mi się nie podoba. Tutaj coś bardziej, chyba nie. Okej, czyli będzie to trzeba po prostu tu wstawić, jak mi się uda. Okej, 12 punktów, nice, dobra, za 12 punktów to mamy. Jeszcze jakiś domek...
gdzieś tutaj, 7 punktów widzę, tu się pewnie nie zmieści, tutaj też jest 7 punktów, 13 nawet, o, to jest dobre miejsce nawet jeszcze na jakieś domki, tak, 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 jak najbardziej, a jak nie, to te domki nawet w tych miejscach mają jakieś fajne punkty, ale na razie jeszcze mam, o, nawet 14 punktów tutaj przez chwilkę było, więc to sobie wezmę, plantacja chmielu kolejna, nie wiem, czy ją mi się uda jeszcze gdzieś tutaj zmieścić, tutaj niby za 9, tak, tu się jeszcze za 9 punktów zmieści, tam to raczej nie ma w ogóle co sprawdzać, także za 9, żeby jeszcze o ten browar zahaczała. Chata to gdzieś tu, 15 punktów, a gdzieś by więcej na przykład nie było, 7... Chyba nie, dobra, to już raczej jest najlepsze miejsce na te chaty po prostu, także postawię kolejną. Te rzeczy sobie na razie zostawię, odblokuję po prostu kolejną rzecz, o, jakie wielkie rzeczy. Dobra, rynek biorę. Biorę rynek, mam dwa magazyny, kolejną wieżę. Gdzie ten rynek by się tu w ogóle zmieścił? Chyba na platformie będzie trzeba go postawić. Tutaj strasznie dużo punktów dostaję, więc jakbym sobie platformę postawił, a tutaj jakby tutaj było, tutaj też chyba dobre punkty. Żeby jeszcze platforma dostała 10 punktów, okej, coś w tym stylu. I teraz rynek za 39. No nie wiem, czy lepiej by się udało, także niech ten rynek będzie na tej platformie. Fajnie było, jakby jeszcze jakaś jedna taka platforma mi się odblokowała, no bo jeszcze, chociaż magazyn nie potrzebuje tam platformy. 26, 33, 38, pięknie. Tu już miejsca nie ma. Tu już miejsca nie ma, także biorę te 38 i nie narzekam. Gdzie ja postawię drugi magazyn? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Serio, przydałoby się jakaś ta pływająca wyspa, czy jak to się nazywa, platforma taka. Czy wieża gdzieś by tu jeszcze mogła być za jakieś sensowne punkty? 9, 8, 7, 12, 13, 14, 16, 20. Okej, czyli 20 w tym miejscu, jeszcze sobie na szybko, okej, 26, tutaj mamy 26, tu by się coś jeszcze zmieściło, nie, także biorę po prostu to 26 punktów stąd, super, jeszcze jakiś domek nawet mamy do postawienia, ale domek to chyba, czy tu się jeszcze coś zmieści, coś średnio, tu jakieś 7 punktów, a w tych okolicach za 8 nawet by mi, no 8 by mi dali za domek, także... Gdzieś tutaj przy tych polach postawię sobie ten domek. A co z tym parkiem? 3, 4 to nie za dużo, 5, 8, 8 to już ładniej. 8 to już fajniej i tutaj znowu nie mamy miejsca, także powoli, serio mi się miejsce kończy. Postawię sobie ten park gdzieś tutaj za te 8 punktów. Okej, za 8 punktów. Tutaj w takim razie jeszcze jeden park, to nie wiem, gdzieś pewnie za 6 punktów, tak jak tam było, bo nie wiem, czy mi się uda jeszcze coś lepszego znaleźć. Raczej nie, w takim razie te 6 punktów niech będzie. Wezmę sobie kolejną kategorię, cyrki, oaza, kurort. Dobra, mam nadzieję, że ta oaza, kurort mi się tu gdzieś zmieści. Mam jeszcze 3 chaty, także je sobie tutaj oczywiście postawię. To mi troszkę punktów da. 15, 15, 15, super. Ale dużo punktów. Kolejny domek, tutaj to już mi się one nie zmieszczą, także chyba będzie trzeba 10 punktów. Dobra, super. 10 punktów. To może być, tu jeszcze na górze są fajne punkty za domki, ale na razie jeszcze tutaj mi dają 10, także to sobie wezmę. Kolejny park, który pewnie gdzieś tu będzie trzeba postawić, 7 punktów, a coś więcej, raczej nie, chyba że tu jeszcze gdzieś 6 punktów, 10, okej, dobra, no właśnie, czasem warto troszeczkę dłużej poszukać, bo jakieś fajne punkty, możliwe, że jeszcze bym chwilkę poszukał, znalazłbym troszkę więcej, no ale cóż, oaza, kurort, teraz pytanie, gdzie mi się coś tak wielkiego zmieści, to mi się chyba po prostu, no nie zmieści, nie ma szans, chyba że tu gdzieś na kamieniach, ale nie. Tu może by się, no ale nie, tu się nie zmieści, także no cóż, tego nie postawię. Mamy na szczęście jeszcze jedną kategorię, karczma na przykład, okej. Troszkę jeszcze takich mniejszych rzeczy, 21, 25, które mi się gdzieś tu jeszcze pomieszczą, uda się je gdzieś wcisnąć. Tu jakiś może super punktów nie ma, tu jakoś jakby weszło, ale nie wejdzie, 51 punktów, wow, dobra, to już się serio duże punkty zaczynają, okej. 51, no na początku o, fajnie, 21, tak? Ale nie, bo tam jest 51. Tu na górze raczej nie, okej, biorę to 51, w takim razie, wow, ale punkty poszły. Rezydencja, tu gdzieś troszkę słabe miejsca, 1, 6. O, tutaj chyba będzie trzeba stawiać te rezydencje, bo tu już nie ma miejsca, tak? 6 punktów tam było.
6 punktów. Okej, biorę te 6 punktów stąd. Po prostu obok tego się zrobi nowe takie troszkę centrum. Tu się niestety chyba nic, a nie zmieści się. Okej, tutaj się zmieści. Kolejny drwal, kolejna kategoria. Super. 5, 4. No tu jest jakieś 6. Troszkę może słabe miejsce na kolejnego drwala, no ale gdzieś go trzeba wstawić. O, 7 punktów nawet. Dobra, biorę to 7 punktów w takim razie stąd. Kolejny park, to są właśnie też dobre miejsca na parki, chociaż nie wiem, czy aż tak dobre teraz będą. 4 punkty, tu jeszcze jakieś się uda. 5. Okej, wezmę po prostu te 5 punktów. Jeszcze jeden rybak. 19 punktów. 17, 13. No, chyba pierwsze, co trafiłem, czyli te 19, to było najlepiej. Jeszcze gdzieś tu przy tym brzegu. Ło, 26. Okej, 20. 6 i to chyba będzie ostateczna decyzja. 26. Oaza kurort mi się raczej nie zmieści. Magazyn. Magazyn może się gdzieś zmieści, ale za ujemne punkty, tak? Za ujemne punkty. Tak sobie poszukam. No chyba nie ma miejsca. Czyli ani magazyn, ani ta oaza się nie zmieści. No, najwyżej się za te ujemne postawi. Mniejsza z tym. Idziemy dalej. Cyrk i świątynia. Naprawdę, to nie dacie mi platformy dodatkowej, żebym świątynię gdzieś postawił albo cyrk. No dobra, biorę tą świątynię. No co, może się trafi z tym platforma, ale nie. Także trzeba liczyć na to, że na razie sobie, no, pobędę jeszcze z tą świątynią tutaj w ekwipunku. I że na przykład na następne to do wyboru dadzą mi platformę. A na razie, no to trzeba by gdzieś tą plantację chmielu jeszcze tutaj wcisnąć. Na kamieniach niestety ona za bardzo nie chce być. Tutaj też się już nigdzie nie zmieści. Tu się za 5 punktów zmieści. No dobra, za 5 punktów. Tutaj raczej nie. O, tutaj też za 5 punktów. Można by to wykorzystać, na przykład to miejsce, tylko żebym ja jeszcze... Okej, dobra. Niech te 5 punktów tutaj będzie. Rezydencję jeszcze sobie gdzieś na górze w tych okolicach postawię. 8 punktów, okej, to się mieści, 7 punktów, do tego jakiś park tutaj na górze, nie ma miejsca, 2 punkty na park, 0 punktów, 2 punkty, 4 punkty, czy to jest wszystko, co mi dacie za park? Chyba tak. Okej, kolejny park, teraz już tylko 2 punkty tutaj w tej okolicy, 2 punkty, tu jeszcze gdzieś, no nie, nie ma miejsca, muszę po prostu wziąć te 2 punkty i tyle, nie ma szans, okej, 2 punkty, niech będzie i teraz mamy takie duże rzeczy jak magazyn, którego no przykro mi, no nie wstawię nigdzie, także będę go musiał postawić po prostu tu gdzieś za minus 4 punkty, przykro mi. Oaza kurort. 20 punktów, jednak się zmieści, wow, dobra, jesteśmy, mamy, ale nie, no i tak nie wygram, dużo więcej punktów bym potrzebował, chyba że, wiecie co, ja sobie jeszcze cofnę ten poprzedni ruch, żeby nie stracić tych punktów, jeszcze tutaj miałem minus 10, także teraz jakbym tą oazę kurortu wstawił, to może ona nawet da więcej punktów, nie no, dalej tylko 20, 13, a jakoś w inną stronę czy coś... No 20, 23, za dużo ona traci. Dobra, 23, no co? No, prawie. Gdybym teraz jeszcze postawił magazyn za jakieś punkty sensowne, za jakieś sensowne drobne punkciki, to może by się jeszcze coś udało, ale wydaje mi się, że to jest po prostu koniec, no nie ma, przykro mi, także stawiam go tutaj na świątynię, nie ma miejsca, także bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, oczywiście zapraszam was na Discorda, gdzie możecie głosować, jaką grę chcecie oglądać w przyszłą sobotę, a ja się z wami żegnam i do usłyszenia następnym razem, cześć.